I też bardzo cieszę się, że mam właśnie ten temat, bo przygotowując tę konferencję, uświadomiłam sobie, jak ważna jest dla mnie wspólnota i jak wiele jej zawdzięczam. I też mogłam prześledzić sobie swoją drogę we wspólnocie i swoją formację. Te wszystkie wcześniejsze tematy na seminarium Odnowy Wiary, takie jak Boża Miłość, Jezus jest Zbawicielem, Jezus jest Panem, Duch Święty i wszystkie inne, to były bardzo ciekawe tematy, prawda? I przychodziliśmy tutaj z taką ogromną nadzieją, że nasza wiara się pogłębi, że bardziej poznamy Boga, że odkryjemy coś nowego. Był to też czas takiej radości, ale też i pocieszenia duchowego i nieraz głębokich przeżyć. A ten temat o wspólnocie jest również bardzo ważny i bardzo potrzebny, bo wspólnota jest potrzebna i w sposób szczególny jest niezbędna dla tych, co oddali swoje życie Jezusowi i prosili o Ducha Świętego. Każde kolejne spotkanie na seminarium Odnowy Wiary rodziło w nas pytanie, co będzie dalej? Jaki będzie kolejny krok? I podobnie jest dzisiaj. Seminarium Odnowy Wiary dobiega już końca. I tak samo dobiega końca związana z nim formacja. Czyli kończy się taki intensywny czas, kiedy chciałeś się więcej modlić, kiedy rozważałeś Słowo Boże, kiedy rozważałeś te treści z podręcznika i kiedy też spotykałeś się z innymi, którzy też tak robią i którzy się razem modlą. No i co teraz? I co dalej? I ja dzisiaj chciałabym wam właśnie na to pytanie odpowiedzieć. I też na te pytania, które zostały postawione w podręczniku. Czym jest wspólnota? Po co ta wspólnota? Kto to w ogóle wymyślił? I po co w niej trwać? I jak to wygląda? Podsumowując ten ostatni tydzień, zacznę od tego, o jakiej wspólnocie była tutaj mowa. O jakiej wspólnocie była mowa przez cały tydzień rozważania treści z podręcznika. Przede wszystkim jest tutaj mowa o wspólnocie Kościoła. Kiedy Jezus miał odejść z tego świata do Ojca, to powiedział, że potrzebne jest Jego odejście i posłał do swoich uczniów Ducha Świętego, zakładając Kościół. I to Jezus założył wspólnotę Kościoła. I w Dziejach Apostolskich czytamy: trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I cały nasz rozwój duchowy, modlitwy, rozważanie Słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego powinno się odbywać we wspólnocie Kościoła. I my w tej wspólnocie jesteśmy powołani do świętości. Jesteśmy powołani do tego, żeby stawać się na obraz i Boże podobieństwo, żeby stawać się podobnym do Jezusa. I my w tej wspólnocie Kościoła jesteśmy powołani do tego, żeby dążyć do świętości nie sami, ale razem z naszymi braćmi i siostrami. Bo Kościół to jest taka wielka rodzina. To jest miejsce, gdzie do nieba nie idziemy sami, ale właśnie w towarzystwie. Bo Bóg doskonale wie, że my potrzebujemy towarzystwa, że my potrzebujemy kogoś, kto nas wesprze, kto nam pomoże. Ale też i my możemy być dla kogoś wsparciem. My też możemy kogoś pchać do przodu. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: podobało się Bogu uświęcić i zbawić ludzi nie pojedynczo, lecz uczynić z nich lud. Więc potrzeba nam ludzi, którzy mają ten sam cel, czyli chcą bardziej poznawać Boga, chcą się do Niego przybliżać, chcą się do Niego upodabniać. Potrzeba nam ludzi, którzy gromadzą się wkoło Jezusa, którzy kochają Jezusa i którzy się razem modlą. Wspólnota Kościoła to wspólnota wspólnot.
gdzie dla każdego jest miejsce. I to swoje miejsce warto odnaleźć, warto je odkryć. Gdzie jest moje miejsce? W jakiej wspólnocie? I warto jest też się o to modlić. Ja chciałabym wam dzisiaj szczególnie powiedzieć o tym, dlaczego ważna jest wspólnota formacyjna. Taka jak na przykład przyjaciela oblubieńca. Po co taka wspólnota może być nam potrzebna? Bo może ci się wydawać, że to seminarium odnowy wiary, które właśnie przeżywasz, to już wystarczy. Bo już się dużo dowiedziałeś, dużo doświadczyłeś, twoja wiara wzrosła. I teraz wystarczy, że będziesz chodził co tydzień do kościoła na mszę świętą i że będziesz się codziennie modlił. Ale może właśnie wrócisz dokładnie do tego, co robiłeś wcześniej. Czyli zrobisz krok do tyłu. A my chcemy iść do przodu. Chcemy się rozwijać. Chcemy bardziej poznawać Boga. I dlatego potrzebna jest nam wspólnota. Kiedy Jezus założył Kościół w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, Kościół to były takie małe wspólnoty, które liczyły kilkanaście osób, czasami nawet mniej. A ich spotkania były bardzo kameralne. Odbywały się u kogoś w domu albo gdzieś w ukryciu. I oni w tych wspólnotach wszyscy się znali. I to było bardzo ważne, że oni się znają, bo oni znali swoje potrzeby, oni znali swoje braki, bo to było widoczne w tych małych grupach. Oni znali też swoje życie duchowe, więc oni mogli się wspierać, oni mogli sobie pomagać, oni mogli się umacniać nawzajem, kiedy przychodziło zniechęcenie. Mogli też się upominać, kiedy widzieli, że ktoś upada, że ktoś robi coś złego. I mogli się modlić za siebie nawzajem. A z czasem Kościół zaczął się rozrastać. Chrześcijan było coraz więcej. Zaczęło przybywać ludzi. Kościoły stawały się pełne. I doszło do takiego momentu, że Kościół stał się anonimowy. Czyli, że niewiele osób w Kościele się zna. Bo nie mamy okazji ze sobą rozmawiać, nie wiemy, co dana osoba przeżywa, nie znamy jej życia duchowego. I przychodzimy w niedzielę do kościoła i tylko po pozorach możemy twierdzić, że ta czy tamta osoba jest pobożna, bo widzimy ją co tydzień, ale to w ogóle nie musi być prawdą. I wychodzimy z kościoła i rozchodzimy się każdy w swoją stronę. Ale Kościół jako lud Boży to nie anonimowa masa i nie przypadkowi ludzie, ale ludzie, którzy się nawzajem potrzebują. Dlatego powstały wspólnoty formacyjne. Na wzór tych pierwszych wspólnot Kościoła, gdzie mocną stroną jest to, że nie ma tam dużo ludzi. Nikt tam nie jest anonimowy i wszyscy się znają. Są jeszcze grupki dzielenia, czyli jeszcze mniejsze wspólnoty, w których wszyscy są sobie bliscy i są bardziej wrażliwi na drugiego człowieka. I to jest nam potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że każdym głównym zadaniem każdego chrześcijanina jest miłość. I chodzi o to, żeby tej miłości się nauczyć, żeby nauczyć się kochać. Bo tego można się nauczyć. A nie nauczysz się kochać, będąc sam. Bo samemu trudno jest okazać komuś, że jest dla ciebie ważny, że jest ci potrzebny, że ci na nim zależy. Samemu też trudno troszczyć się o kogoś i komuś służyć. Będąc sam też nie doświadczysz miłości ze strony drugiej osoby, ale też takiej miłości, że ktoś ci zwróci uwagę, jak coś robisz nie tak. Więc, żeby nauczyć się kochać, potrzebujemy ludzi. I to różnych ludzi, o różnych charakterach, o różnych temperamentach, z całym bogactwem ich osobowości. Potrzebujemy ludzi, którzy będą nas inspirować, którzy będą dla nas przykładem, bo wyprzedzają nas w świętości. Ale potrzebujemy też ludzi, w których widzimy wady.
bo dzięki ich wadom również możemy wzrastać w świętości. Możemy uczyć się kochać w praktyce, stawać się bardziej cierpliwi, bardziej wyrozumiali, bardziej opanowani. Każda czyjaś wada to jest dla Ciebie okazja do wzrostu w cnotach. Dlatego potrzebna jest nam wspólnota. Wspólnota to jest takie miejsce do dawania i przyjmowania miłości, a także miejsce wzrostu. Wspólnota to jest miejsce, gdzie możesz uczyć się kochać w praktyce i stawać się podobnym do Jezusa. Ale ktoś może sobie pomyśleć, że przecież mam rodzinę i to w rodzinie mogę się uczyć kochać i że żadna wspólnota formacyjna nie jest mi potrzebna. Tyle, że w tych naszych rodzinach często brakuje miłości, bo o miłość się nie modlimy. I w tych naszych rodzinach często brakuje cierpliwości, brakuje łagodności, brakuje przebaczenia, a wkrada się gniew. Bardziej chcielibyśmy brać niż dawać, albo rozpamiętujemy to, co było złe. I w tych naszych rodzinach, czy w małżeństwie, które powinno być pierwszą drogą do świętości, nieraz jest nam bardzo trudno uczyć się kochać i służyć innym. Dlatego potrzebna jest nam wspólnota, żeby stawać się lepszą żoną, lepszą matką, lepszym ojcem, lepszym mężem. I dlatego przychodzę do wspólnoty, bo to ona daje mi siłę, żeby znosić niesforne nawyki moich najbliższych, żeby codziennie wiele razy podnosić te same rzeczy i żeby je odkładać na swoje miejsce. To wspólnota daje mi siłę, żeby przebaczać, żeby dawać kolejną szansę. I oczywiście nie chodzi o to, żeby uciekać z naszych rodzin do wspólnoty, kiedy jest jakiś problem, ale chodzi o to, żeby to właśnie ze wspólnoty czerpać siłę na kolejny tydzień takiego zwykłego, normalnego życia. Często też w naszych rodzinach brakuje nam kogoś, kto by nas wspierał i nas motywował na drodze wiary. Bo małżonek może jest mało wierzący, a może w ogóle nie chce chodzić do kościoła. I nie mamy skąd czerpać siły, żeby się więcej modlić, żeby bardziej poznawać Boga, żeby czytać Pismo Święte. A to też daje nam wspólnota. Wspólnota jest dlatego tak ważna, bo we wspólnocie sięgamy do fundamentów naszej wiary. We wspólnocie bardziej poznajemy Boga, który jest miłością, który nas kocha i który ma wspaniały plan na nasze życie. Poznajemy też siebie, swoją grzeszność, to, że jesteśmy grzesznikami, że sami nie potrafimy tego zmienić. I że to właśnie grzech sprawia, że nie odczuwamy Bożej miłości. Ale poznajemy też to, że Bóg nie zraża się naszą grzesznością, nas nie odrzuca. On tak bardzo nas umiłował, że był gotów poświęcić swojego jedynego Syna, który nas zbawił. I to Jezus jest w stanie przemienić nasze życie. I to Jezus jest w stanie sprawić, że zaczniemy odczuwać Bożą miłość. I to Jezus ratuje nas od skutków grzechu w każdej Eucharystii. I to właśnie we wspólnocie pogłębiamy naszą wiarę w to, że Bóg nas kocha i że nas zbawił, ucząc się konkretnych postaw i podejmując konkretne decyzje, na przykład decyzję o przebaczeniu. We wspólnocie też uczymy się zmieniać nasze myślenie, nawracać się, czyli że nie chcemy już postępować po swojemu, ale chcemy postępować tak, jak uczy nas tego Jezus. I w każdej przestrzeni naszego życia chcemy się kierować Jego nauką. I chcemy zapraszać Jezusa szczególnie do tych przestrzeni, w których sami nie możemy sobie poradzić, w których najbardziej upadamy. Uczymy się też powierzać wszystkie swoje sprawy i sprawy finansowe, i sprawy zdrowotne, i swój grzech.
We wspólnocie też uczymy się współpracować z Duchem Świętym, bez którego sami nic nie możemy uczynić. Nie możemy podnieść się nawet z najmniejszego upadku. I uczymy się otwierać na Ducha Świętego, który też pomaga nam się modlić, który pomaga nam rozumieć Słowo Boże. Wspólnota jest właśnie miejscem doświadczania tego wszystkiego. Bóg okazuje nam miłość we wspólnocie, w naszej rodzinie, w małżeństwie, przez drugiego człowieka, który ma dla nas czas, który jest dla nas wsparciem, który nam pomaga. I żebyśmy mogli odczuwać Bożą miłość, potrzebujemy drugiego człowieka. Potrzebujemy wspólnoty. A do wspólnoty przychodzą różni ludzie. W różnym wieku, w różnym stanie, w różnym powołaniu, z różnym doświadczeniem życiowym, ale też i z różnymi wadami, i z różnymi słabościami. I tak jak w naszych rodzinach często nie jest idealnie, tak wspólnota też nie jest miejscem, gdzie jest idealnie. Bo do wspólnoty przychodzą ludzie nieidealni, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale do wspólnoty przychodzą dokładnie tacy ludzie, jakich potrzebujemy, żeby wzrastać w świętości. Bo każdy człowiek jest dla ciebie darem, albo lekcją, albo sprawdzianem. Lekcją właśnie miłości, a sprawdzianem, czy już umiesz kochać, czy nie brakuje ci cierpliwości, czy nie brakuje ci opanowania. Jeśli ktoś myśli, że do wspólnoty to przychodzą tylko ludzie święci, no to nie, tak nie jest. I im dłużej jesteśmy we wspólnocie, tym bardziej widzimy, że ludzie mają wady. Ale tak samo widzimy, że i my mamy wady, i ja mam wady. We wspólnocie poznajemy swoje wady. I to jest właśnie zaleta wspólnoty, że poznajemy siebie, poznajemy swoje wady. Dzięki formacji odkrywamy swoje słabości i odkrywamy swój grzech. Odkrywamy to, że na przykład brakuje mi pokory, albo że jest we mnie bardzo dużo lęku, który mnie paraliżuje, że łatwo się zniechęcam, że jestem nieufna. Dlatego nieraz możesz odczuwać nawet taką niechęć do wspólnoty, bo poznawanie swoich słabości no nie należy do przyjemności. Ale we wspólnocie uczymy się akceptować te słabości, akceptować wady innych. Uczymy się pracować nad swoimi wadami i słabościami i uczymy się też akceptować siebie. Ale mamy nie tylko wady i słabości. Mamy przecież też i mocne strony, mamy talenty, mamy zalety, które też możemy odkryć we wspólnocie, którymi możemy służyć innym i które pomagają nam iść za Jezusem. Możemy też je rozwijać dzięki pomocy innym. Dlatego też potrzebujemy siebie nawzajem, żeby dostrzec, co jest naszą zdolnością, co jest naszym darem, charyzmatem. Bo bardzo często bywa tak, że potrzebujesz drugiej osoby, która cię wyciągnie, która cię do czegoś zaprosi. Bardzo często bywa tak, że to właśnie Bóg zaprasza cię do czegoś przez drugą osobę. Ja jak dołączyłam do wspólnoty, nie widziałam w sobie talentów. Myślałam, że wsiądę sobie gdzieś z tyłu, skorzystam, posłucham, będę bardziej poznawać Boga, będę wzrastać w wierze, ale sama od siebie raczej do wspólnoty niewiele wniosę. I na początku też wcale nie czułam się jakoś tak dobrze w tej wspólnocie, bo wydawało mi się, że odstaję od innych, bo inni już posługiwali, czytali czytania nam przy świętej, przygotowywali modlitwy, prowadzili spotkania. A ja tego nie umiałam, nie miałam też odwagi. I wydawało mi się, że nie mówię językiem Kościoła. I też trudno było mi się na początku otworzyć w grupkach dzielenia. Wiedziałam, że potrzebuję czasu. I po prostu sobie go dałam. Postanowiłam, że niezależnie od tego, jak ja będę się czuła w tej wspólnocie,
to ja będę tam chodzić. Wy teraz jesteście naprawdę w komfortowej sytuacji, bo przeżywacie seminarium Odnowy Wiary, spotykacie się ze sobą już od kilkunastu tygodni, pracujecie też już w grupkach dzielenia, a spotkania wspólnoty, mówię tu już konkretnie o wspólnocie przyjaciela oblubieńca, wyglądają bardzo podobnie, więc to będzie taka kontynuacja tego, co już rozpoczęliście, taka dalsza formacja. Część z was już na pewno też jest w tej wspólnocie. Ja kiedy dołączyłam do wspólnoty, ja nie byłam wcześniej w żadnej innej wspólnocie, nie byłam też na seminarium Odnowy Wiary, więc nie bardzo wiedziałam, czego mogę się tam spodziewać. Ale mimo wszystko bardzo chciałam być w tej wspólnocie i też tak bardzo sumiennie rozważałam każdy podręcznik. Kiedy ja dołączyłam do wspólnoty, to w naszej wspólnocie nie było osób, które posługiwałyby muzycznie, nie było scholi, nie było osób grających na instrumentach, a na jednym ze spotkań padło pytanie o gitarę. Ja jako nastolatka troszeczkę grałam, bo miałam koleżankę, która mnie uczyła, ale po pewnym czasie nasze drogi się rozeszły, a ja oczywiście zniechęciłam się i gitara wylądowała na strychu na wiele lat, na ponad 20. Po takim czasie okazało się, że ja już niewiele pamiętam. Ale wyciągnęłam tą gitarę, zaczęłam przypominać sobie te akordy, zaczęłam grać i po kilku tygodniach byłam już z gitarą na naszym spotkaniu. Pierwsze początki posługi muzycznej były dla mnie bardzo trudne, ale z czasem było coraz lepiej. I właśnie po to też jest wspólnota i obecność innych osób, bo bez drugiej osoby nie będziesz wiedział, co możesz w sobie rozwijać, do czego masz predyspozycje. I to inni mogą pomóc ci odkryć twoje talenty, może gdzieś dawno zakopane. Jak dołączyłam do wspólnoty, to też praktycznie od samego początku zaczęłam uczestniczyć w różnych kursach ewangelizacyjnych. Wcześniej nawet nie wiedziałam, że w ogóle takie są. A na jednym z tych kursów, a dokładnie na kursie Nowe Życie, doświadczyłam Bożej miłości. Tego, jak bardzo jestem kochana ze wszystkimi moimi wadami i ze wszystkimi moimi słabościami. A kilka dni po tym kursie dostałam już zaproszenie do posługi na kursie, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Ale zgodziłam się. Zgodziłam się opowiedzieć swoją pierwszą konferencję, zgodziłam się powiedzieć świadectwo, zgodziłam się nawet zagrać kilka piosenek. I zaczęłam też bardziej angażować się we wspólnocie, zaczęłam prowadzić modlitwy. Powstała schola w naszej wspólnocie, została powierzona mi grupka dzielenia, były kolejne konferencje, kolejne kursy. I to właśnie we wspólnocie zaczęłam się rozwijać i zaczęłam nabierać odwagi, zaczęłam wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo wcześniej tak nie było. Moje pierwsze zaproszenie do posługi we wspólnocie wyglądało tak, że kiedy zadzwoniła do mnie administratorka, powiedziała, że wspólnota będzie przygotowywać drogę krzyżową i będzie prowadzić rozważanie w kościele. I zapytała, czy zgodziłabym się przeczytać rozważania do jednej stacji. Króciutkie rozważania. Ja od razu odpowiedziałam nie, bo mnie nie będzie. Tyle, że wybierałam się na tą drogę krzyżową i nie poszłam. Ale tak bardzo nie dawało mi to spokoju, że postanowiłam, że no więcej tak nie zrobię. Po prostu zgodzę się i przeczytam. No teraz już jest zupełnie inaczej. To dzięki wspólnocie jestem tutaj i mogę mówić tę konferencję. Wspólnota daje mi bardzo wiele, bo we wspólnocie nauczyłam się codziennie rozważać Słowo Boże. Ja teraz każdego ranka, kiedy tylko wyłączam budzik, to od razu sięgam po Ewangelię na dziś, która jest dla mnie drogowskazem na każdy dzień. Sięgam też po resztę czytań i po inne fragmenty Pisma Świętego, a wcześniej też tak nie było.
Ja owszem, kiedyś próbowałam przeczytać Pismo Święte, ale chciałam je przeczytać tak jak książkę. A po jakimś czasie oczywiście zniechęciłam się, Pismo Święte wylądowało na półce. I to we wspólnocie nauczyłam się, że Pisma Świętego po prostu się tak nie czyta, że Słowo Boże się rozważa, że Słowo Boże, Słowem Bożym się żyje. I to dzięki wspólnocie też jestem zmotywowana do tego, żeby to codziennie robić. To Słowo Boże jest też w każdym podręczniku, którym się formujemy. I to dzięki codziennej formacji wzrastam duchowo i umacniam się duchowo. Po to, aby moja relacja z Bogiem była żywa. Żeby robić Bogu miejsce codziennie, żeby to On działał w moim życiu. Żeby On mnie przemieniał, żeby On mnie prowadził. Żeby codziennie robić krok w kierunku nieba. We wspólnocie nauczyłam się też wielbić Boga. I nie chodzi mi o to, że nauczyłam się prowadzić modlitwę uwielbienia na naszych spotkaniach, chociaż to też. Ale chodzi mi o to, że nauczyłam się tego, że mogę uwielbić Boga w mojej codzienności. Że wszystko to, co robię, mogę robić na Jego chwałę. Że mogę uwielbić Boga, wykonując swoje obowiązki, zwykłe czynności, choćby zmywanie naczyń. Nauczyłam się też takiej wdzięczności za to wszystko, co mam, co posiadam, co Bóg mi daje, za wszystkich ludzi, których Bóg stawia na mojej drodze. Bo wcześniej też tak nie było. Ja kiedyś raczej byłam skupiona na tym, czego mi brakuje. Nauczyłam się też takiej wdzięczności za wspólnotę, która jest dla mnie darem. We wspólnocie jest też taki etap, że zachwyca nas wszystko to, co się tutaj dzieje. Zachwycamy się pięknymi piosenkami, zachwyca nas modlitwa uwielbienia, zachwyca nas modlitwa w językach, modlitwa spontaniczna i wiele innych różnych rzeczy. I to jest dobre. I to jest nam bardzo potrzebne. Ale to wszystko i ta cała formacja ma nas doprowadzić do tego, że odkrywamy, że największym i najważniejszym spotkaniem uwielbienia jest Eucharystia i że nie ma już lepszego. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała, gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować u wejścia do kościołów. My tej wartości nie znamy. I to we wspólnocie odkrywamy wartość Eucharystii, ale też wartość tych prostych modlitw. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, wartość różańca. I też wartość adoracji, która jest najpiękniejszą modlitwą spędzania czasu z Bogiem. Kiedy ja nic nie muszę mówić, kiedy ja nie muszę nic robić, żeby to była dobra modlitwa. Ale mogę po prostu przebywać z Jezusem i z podniesioną głową się w Niego wpatrywać i być blisko z tym, który tak mnie kocha. We wspólnocie uczyłam się też tego wszystkiego, co dotyczy Kościoła, co dotyczy drogi wiary. I właśnie w tej wspólnocie przyjaciela oblubieńca ja odnalazłam swoje miejsce. I już tak podsumowując, po co wspólnota? Po co ona tak właściwie jest? No na pewno nie po to, żeby tu spędzać czas, kiedy nudzę się wieczorami. Nie po to, żeby poznawać nowe koleżanki. Nie po to też, bo tu jest fajnie, miło i przyjemnie. Ale wspólnota jest miejscem, gdzie uczymy się kochać i gdzie możemy doświadczyć Bożej miłości przez drugiego człowieka. Bo Bóg okazuje nam miłość właśnie przez drugiego człowieka. Ludzie we wspólnocie są po to, żeby się nawzajem ubogacać. I nieważne, czy kroczysz za Jezusem już od wielu lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją drogę z Jezusem, my siebie nawzajem potrzebujemy. Jesteśmy dla siebie wsparciem.
Wspólnota jest po to, żeby cię ktoś motywował do nawracania się, do wiary, żeby stawać się lepszym człowiekiem, coraz bardziej świętym, żeby bardziej poznawać Boga i bardziej poznawać siebie. Więc kiedy masz jakieś trudne momenty w swoim życiu, kiedy przychodzi zniechęcenie, kiedy masz kryzys i masz ochotę izolować się od innych, to podejmij w sobie decyzję, że mimo wszystko chcesz trwać we wspólnocie, bo w samotności przegrasz swoje walki duchowe. I ja widzę tą ogromną wartość wspólnoty i jestem wdzięczna Bogu za to miejsce, w którym mnie postawił, za miejsce mojej formacji, gdzie mogę czuć się bezpiecznie, gdzie mogę wzrastać duchowo, gdzie mogę nabierać kształtów chrystusowych. Więc i ciebie zachęcam do tego, żebyś dołączył do wspólnoty, żebyś odnalazł swoje miejsce, swoje środowisko wzrostu, gdzie spotkasz i doświadczysz żywego Boga, żebyś nie pozostawał sam. A teraz zapraszam Martę, która podzieli się swoim świadectwem i powie nam, jak wygląda jej droga we wspólnocie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam cię bardzo serdecznie. Moja przygoda ze wspólnotą tak naprawdę zaczęła się ponad 5 lat temu, tak jak twoja, od seminarium Odnowy Wiary, w którym uczestniczyłam w 2018 roku w Sanktuarium Marii Magdaleny. Bardzo dobrze pamiętam tamten czas, bo była podobna pora roku jak teraz, czerwiec. Wszystko zielone, pełne życia, radości, szczęścia. I ja w tym wszystkim, tak naprawdę po kilkunastu latach bardzo słabej wiary i tak naprawdę zerowej relacji z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, na nowo Go zapraszam do swojego życia. Na nowo poznaję Boga, który jest dobry, który jest opiekuńczy, który jest miłosierny. Boga, który mi przebacza to, jakim byłam człowiekiem. Boga, który mnie kocha, ale przede wszystkim Boga, który mnie chce taką, jaką jestem. Z moimi wadami, z moją grzesznością, z moim różnym bagażem. I pamiętam, kiedy kończyło się właśnie seminarium Odnowy Wiary, to oprócz tej ogromnej radości i szczęścia pojawił się też smutek. Co dalej, Panie Boże, zapytałam, bo tak naprawdę kończy się seminarium, kończą się piękne konferencje, kończy się czas tego pięknego uwielbienia, kończą się nawet grupki dzielenia, które choć trudne, to jednak przynosiły tak wiele radości. I te moje dziewczyny, z którymi się zżyłam przez te 13 tygodni. I pamiętam, na tym ostatnim spotkaniu był z nami ksiądz Spyra i on wtedy powiedział do nas takie słowa, że garnek zdjęty z ognia stygnie. Oczywiście nawiązywał do tego, że jeżeli po seminarium Odnowy Wiary nie będziemy szukać wspólnoty, miejsca, ludzi, miejsca, w którym będziemy mogli się formować, w którym będziemy mogli wzrastać duchowo, opowiadać o swoich przeżyciach, o tych doświadczeniach, które tak naprawdę są w naszym życiu za pośrednictwem Pana Boga, Jego działania, to tak naprawdę te 13 tygodni to będą kolejne rekolekcje w moim życiu, które po prostu zapomnę. Ja sobie wtedy pomyślałam, że ze mną tak naprawdę nie będzie, bo ja tak dużo przeżyłam, tak się wiele zmieniło. Miałam wrażenie, że na nowo się narodziłam tak naprawdę. Ja sobie dam radę bez wspólnoty, a poza tym nie mam czasu, bo ja mam dzieci, mam męża, który ciągle wyjeżdża, mam pracę, mnóstwo obowiązków, trzeba przychodzić regularnie, to nie dla mnie. No i oczywiście wspólnota, będą czegoś ode mnie wymagać, trzeba będzie coś powiedzieć, może gdzieś wyjść. Ja się nie nadaję, bo ci ludzie tak pięknie się modlą, a ja nic nie umiem. Ja jestem nieśmiała, nie wyjdę, nic nie powiem. I tak naprawdę odsunęłam to wszystko od siebie na dobry rok. Zajęło mi to prawie 12 miesięcy, zanim trafiłam do wspólnoty. Dawam dobrą radę, nie czekajcie tak długo. Jakiś czas oczywiście to trwało. Było bardzo dobrze, częstsza Eucharystia, więcej modlitwy, ale po jakimś czasie z powrotem ten człowiek stary wracał i stare nawyki. I pamiętam dopiero pielgrzymka do Ziemi Świętej, którą organizowała wspólnota przyjaciół oblubieńca w Aleksandrowie, spowodowała, że ja stamtąd wróciłam już jako przyjaciel oblubieńca.
Nieraz mówię, że Pan Bóg przekupił mnie tą pielgrzymką, bo wie, że ja kocham podróże i podstawił ją po prostu, nie mogłam skorzystać, musiałam skorzystać. Ale tak naprawdę, wiecie, ja na tej pielgrzymce, w tym świętym miejscu, tak naprawdę zobaczyłam ludzi, którzy z niesamowitą śmiałością, odwagą, miłością potrafią powiedzieć: Jezus jest Panem mojego życia. Jezus jest drogą, po której ja chcę kroczyć, której warto kroczyć. Oni byli naprawdę w tym autentyczni. Kiedy mówili chwała Panu, to tam była chwała Panu we wszystkim. Oddawali Bogu wszystko, co dobre i co złe. I ja sobie pomyślałam: Panie Boże, przecież ja też tak chciałam. Ja chciałam iść za Tobą, ja chciałam przyprowadzać ludzi do Ciebie. Ja przede wszystkim chciałam mówić innym o tym, co ja doświadczyłam. A ja doświadczyłam Twojej miłości właśnie na tym seminarium odnowy wiary. Ty przyszedłeś do mnie. Może nie jak grom z jasnego nieba, ale kropla, która drąży skałę, tydzień po tygodniu. Zmieniałeś mnie. Mam to zostawić? No nie mogę i nie powinnam. I drugi powód, który spowodował, że przyszłam do wspólnoty, był taki, że pomimo, że byłam daleko od Pana Boga, to Pan Bóg zawsze był obok mnie. Ja to dopiero zrozumiałam po kilkunastu latach. I pomyślałam sobie, że za wysłuchane modlitwy, za błogosławieństwa, za zdrowe dzieci, a jestem mamą dziś 22-letnich trojaczków, więc tak naprawdę mogło być różnie w naszym życiu. A dziś mam wspaniałe dzieci, mam dwie piękne córki, wspaniałego syna. Wszystko się ułożyło. Jak mogę Ci, Panie Boże, podziękować? No tylko tą moją obecnością tutaj, godziną, dwiema godzinami w ciągu tygodnia. A tak naprawdę to jest nic w porównaniu z tym, co Ty dajesz mi codziennie. I tak jestem 5 lat. Niczego nie żałuję. Oczywiście czasem jest różnie. Często po pracy wchodzę tylko do domu, zabieram rzutnik, którym się opiekuję i biegnę dalej. Nie ma czasu czasem zjeść, wypić kawy. Ale kiedy przychodzę na spotkanie, kiedy staję w modlitwie uwielbienia, kiedy staję pod ołtarzem, kiedy są te piękne śpiewy, to ja czuję, że cały ciężar z tego dnia, tego tygodnia, wszystko to, co jest ciężkie, trudne, po prostu Pan Bóg zabiera. Zostaje ogromne pocieszenie i takie poczucie dobrze przeżytego czasu, że ja coś temu Panu Bogu oddałam, nie tylko brałam, tylko coś mu zostawiam. Dzięki wspólnocie, dzięki temu, że ona jest, na pewno się uświęcam. Dlatego, że częstsza Eucharystia, nasze podręczniki formacyjne, Słowo Boże, którym człowiek żyje, stara się żyć, Pismo Święte, medytacja, ta doskonałość i to, co jest dobre w Piśmie Świętym, z tym człowiek przybywa cały czas, stara się być i w ten sposób dąży do doskonałości, stara się być lepszy, stara się siebie zmieniać. We wspólnocie są też przyjaciele, wspaniali ludzie, których podziwiam za wiarę, za odwagę, którzy pocieszają, którzy są zawsze pomocą, ludzie, którzy się za mnie modlą w moich intencjach. Wielokrotnie doświadczyłam właśnie tej siły modlitwy wspólnotowej. Wiem, że ona potrafi zdziałać naprawdę cuda. Dzięki wspólnocie mam nadzieję, że jestem lepszym człowiekiem. Nauczyłam się, że nie ma być po mojemu, Panie Boże, ale ma być po Twojemu. Że ja Tobie wszystko zostawiam, a ty to przemień, ty to weź wszystko. I nigdy bym do tego nie doszła, będąc sama. Wspólnota daje mi takie właśnie poczucie, że to jest dobry czas, że to jest coś dla Pana Boga, że nie tylko dla mnie, że mam to poczucie takiej bliskości Jego codziennie, w takim moim zwykłym, normalnym, codziennym życiu, w takiej właśnie atmosferze życzliwości, przyjaźni, nieoceniania, bo we wspólnocie się nie ocenia, nikogo się nie krytykuje, po prostu jest się przy nim, a wiem, że dziś w świecie bardzo tego brakuje każdemu z nas. I wiem, że moje życie też jest procesem, że to tak naprawdę dążenie do tej doskonałości, do świętości, do której wszyscy dążymy, to jest proces i ja muszę się nawracać codziennie i staram się nawracać codziennie, ale dzięki wspólnocie właśnie jest mi łatwiej, bo mam osoby, które są przy mnie, które mnie wspierają, na które mogę zawsze polegać. I dzięki właśnie wspólnocie doświadczam Boga codziennie, doświadczam dobroci drugiego człowieka, ale przede wszystkim miłości Pana Boga. Chwała Panu.